nocując w ścianie tego północnego, w tej północnej ścianie małego kierzmarskiego szczytu, on widzi w Dolinie Dzikiej, jak cienie zabitych taterników wspinają się po ścianie. Ta jakby obsesja śmierci i takie zauroczenie tą śmiercią towarzyszyło mu. I wersji może być kilka. No, bardzo dziwna była sytuacja taka, że podobno Stanisławskiego znaleziono, jak przebierał buty, że jeden but wspinaczkowy miał, a jeden miał ten taki podejściowy, prawda, ten taki ciężki. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie i dzisiejszy materiał jest odcinkiem wyjątkowym. Opublikowany on jest równo w 90 lat po wypadku, w którym zginął jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy taternik w historii Polski, czyli Wiesław Stanisławski. Do wypadku doszło dokładnie 4 sierpnia 1933 roku. I dzisiejszy materiał jest w całości poświęcony temu niesamowitemu wspinaczowi. Już od dłuższego czasu chciałem Wam opowiedzieć jego historię, jednak ciężko dotrzeć do wszystkich źródeł, dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się skontaktować z Wojtkiem Szatkowskim, historykiem, który od wielu lat pracuje w Muzeum Tatrzańskim, i to dzięki jego pomocy udało mi się stworzyć ten materiał. Dlatego chciałbym bardzo podziękować zarówno Muzeum Tatrzańskiemu, jak i Wojtkowi Szatkowskiemu za pomoc przy powstaniu tego odcinka. I postać Wiesława Stanisławskiego może Wam nie być zbyt dobrze znana, ponieważ zginął on w bardzo młodym wieku, a mimo to miał naprawdę niesamowite dokonania. I sam ten wypadek, w którym zginął, wciąż jest wiele pytań, dlaczego do niego doszło i co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. Jest pewna relacja, która rzuca jakieś światło na tą sytuację, ale to wszystko opowie już Wojtek Szatkowski. Także nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego materiału. W latach 20. i 30. XX wieku w Tatrach zaczęli dochodzić do głosu młodzi wspinacze z coraz większymi aspiracjami. Skupieni byli wokół kilku środowisk, m.in. zakopiańskiego i warszawskiego. Natomiast w samym Zakopanem pojawiły się również podziały na zespoły wywodzące się z różnych szkół. Liderem jednego z nich był Bronisław Czech. W innym znajdowali się tacy taternicy jak Witold Paryski czy Tadeusz Pawłowski. Z kolei w grupie warszawskiej w latach 30. działali m.in. bracia Bernadzikiewicz czy Henryk Mogilnicki. Pośród tych wielu młodych, ambitnych taterników nagle pojawił się Wiesław Stanisławski. Co ciekawe, to nie pochodził on z Podhala. Co wiemy o jego młodzieńczych latach i kiedy tak naprawdę przybył do Zakopanego? O to zapytałem historyka i wieloletniego pracownika Muzeum Tatrzańskiego, Wojciecha Szatkowskiego. Wiesław Stanisławski urodził się w Lublinie 15 listopada 1909 roku. Bo tak naprawdę bardzo mało wiemy o jego rodzicach, czy nic. Dopiero pierwsza wzmianka na temat działalności Stanisławskiego tu w Tatrach to rok 1925, czyli w momencie, kiedy miał 16 lat, pierwszy raz przyjechał w Tatry i na pewno te Tatry go jakoś zafascynowały, bo on sam wspomina, że prowadził nieprzerwanie notatki górskie od roku 1925 do śmierci w 1933 roku. Czyli ta fascynacja musiała być bardzo głęboka. Rozpoczął od wycieczek turystycznych w rejonie Hali Gąsienicowej, a pierwsza wspinaczka, o której pisze Roman Szatkowski w tekście, który możecie Państwo do niego dotrzeć, jest w internecie, to 21 sierpnia 1926 roku, kiedy to Stanisławski z towarzyszami przechodzi północną wschodnią ścianę Świnicy prawą częścią. Ta droga nazywana jest drogą Stanisławskiego. No więc to było coś nowego. Ta droga jest znana wspinaczą jako właśnie droga Stanisławskiego.
No a potem zaczyna się wspinać coraz więcej w towarzystwie mistrza swojego, którym był Mieczysław Szczuka. Partnerami Stanisławskiego w tym okresie był Marian Mauricio Abramowicz, czyli tak zwany Dzik. Było tych partnerów więcej. Był między innymi, była to także kobieta, Zofia Królowna, Chobrzański właśnie i Dzik Abramowicz, kilku innych partnerów. Stanisławski skontaktował się ze Szczuką, dlatego że Szczuka dokonał skrajnie trudnego przejścia na Mięguszowieckim szczycie razem z Janem Dorawskim. To była droga, która została wyceniona wtedy jako jedna z najtrudniejszych w Tatrach. I Mieczysław Szczuka stał się takim mistrzem dla Stanisławskiego, wprowadził go w świat gór, nauczył go asekuracji, nauczył go technik wspinaczkowych prawdopodobnie. Nie mamy o tym znowu informacji żadnych takich precyzyjnych, kiedy to miało miejsce, ale wtedy jeszcze Stanisławski się wspinał z nim na łatwiejszych drogach w otoczeniu hali gąsienicowej. Bywał także w okolicach Łomnicy. Czyli ten rok 26-27 to było takie wzrastanie do Tatr i poznawanie tych gór. Stanisławski nie był majątnym człowiekiem. Z korespondencji z Witoldem Henrykiem Paryskim zachowała się taka informacja na przykład, że na wyprawy w Tatry pożyczał od Paryskiego z Towarzystwa Tatrzańskiego kurtkę, nie miał własnej kurtki górskiej, namiot, czekan i nawet haki, dlatego że no to był sprzęt dosyć drogi w tamtych czasach. I to pokazuje, że no, majętny nie był, ale miał za to coś, co uczyniło go najlepszym wspinaczem tamtego okresu, czyli niesłychany instynkt górski, talent do wspinaczki. Ze zdjęć wynika, że był lekki, co też się przydawało. Miał niesamowitą odwagę w podejmowaniu decyzji i taki rozmach, jeżeli chodzi o góry, co spowodowało, że taternictwo polskie dzięki Stanisławskiemu zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Posiadamy niewiele informacji o pochodzeniu Stanisławskiego. Wiemy, gdzie się urodził i gdzie mieszkał. Wiadomo też, że nie wywodził się z zamożnej rodziny. Jednak najwięcej informacji, jakie mamy, to właśnie te pochodzące z okresu jego pobytu pod Tatrami. W wieku 18 lat, w lutym 1928 roku, przeniósł się z Warszawy do Zakopanego, gdzie uczęszczał do gimnazjum, aby półtora roku później rozpocząć studia w Instytucie Studiów Handlowych i Orientalistycznych w Warszawie, które ukończył w lutym 1933 roku. Tak jak wspomniał Wojciech Szatkowski, Wiesław pojawił się w Tatrach w 1925 roku i od razu zakochał się w górach. Jak wielu, swoją przygodę zaczął od zwykłej turystyki, a następnie skala trudności zaczęła rosnąć. Stawiał sobie coraz większe wyzwania, coraz dłuższe szlaki i w góry zaczął wracać także zimą, między innymi doskonaląc swoje umiejętności jazdy na nartach. Szybko dało się dostrzec, że ten młody chłopak całkowicie zakochał się w Tatrach i oddał im swoje serce. Jego ambicje rosły szybko. Ten duży, młodzieńczy zapał prowadził go czasami na ściany, na które nie był jeszcze gotowy. W jednym z jego pierwszych sezonów wspinaczkowych postanowił przejść południową ścianę zamarłej turni. W tamtych latach wzbudzała ona wielki respekt i uznawana była za jedną z najtrudniejszych w Tatrach. Choć w 1910 roku doczekała się pierwszego przejścia, to niestety próby jego powtórzenia nieraz skończyły się tragicznie, między innymi dla kilku naprawdę dobrych taterników. W 1917 roku zginął na niej Stanisław Bronikowski, a 10 lat później podczas próby ponownego przejścia południowej ściany zamarłej turni zginął Mieczysław Szczuka, czyli partner i mentor Stanisławskiego. I przypomnę tutaj, że materiał o tym tragicznym wypadku znanego artysty pojawił się na kanale już kilka lat temu i zostawię link do niego w opisie pod filmem. W lipcu 1928 roku zaledwie 18-letni Wiesław postanowił pokonać ścianę, na której zginął jego nauczyciel. Minęły zaledwie 2 lata od jego pierwszych doświadczeń wspinaczkowych.
W Tatrach regularnie działał więc od niedawna i dopiero w lutym tego samego roku na stałe przeniósł się z Warszawy do Zakopanego i w podjęciu tego wyzwania towarzyszył mu inny młody taternik, Zbigniew Korosadowicz z Krakowa, mający wówczas 20 lat. Obaj byli bardzo zdolni, co później udowodnili, i wiedząc, że ich plany są naprawdę wymagające i trudne, postanowili zabrać w Tatry jeszcze jednego taternika, który był ich dobrym kolegą, i jego zadaniem było czekanie na nich na piargach pod ścianą w Dolinie Pustej i pomoc na wypadek jakiegoś problemu duetu. I tamtego dnia pogoda sprzyjała ambitnym młodzieńcom. Wiesław prowadził, ale gdy dotarli do górnego trawersu, 18-latek napotkał trudności, których nie był w stanie pokonać. W końcu poddał się i jego miejsce zajął wtedy Zbigniew. Niestety i on, mimo że próbował i bardzo się zmęczył, to nie udało mu się pokonać trudności i nie znalazł wyjścia z tej trudnej sytuacji. Postanowili więc rozsądnie przyznać się do porażki i rozpocząć zejście. Niestety nie było to takie łatwe. Nie mogli się wycofać z miejsca, do którego dotarli, było to po prostu zbyt niebezpieczne. Na szczęście na dole czekał na nich kolega Stanisławskiego i zaalarmowany ruszył przez Kozią Przełęcz w kierunku hali gąsienicowej i wezwał tam ratowników TOPR i ekipa doświadczonych ratowników szybko i sprawnie dotarła na Orlą Perć i z grani zrzuciła linę, po której młodzi taternicy wspięli się w ich kierunku, no i dzięki temu zostali uratowani. I ta sportowa porażka musiała mocno zaboleć kogoś tak ambitnego jak Stanisławski. Ten młody człowiek w następnych dniach pokonał kilka łatwiejszych dróg, być może próbując odbudować swoją pewność siebie, lecz zamarła turnia, miejsce z którego się wycofał, siedziała mu w głowie. Uwierała niczym niewielki kamyczek w bucie podczas długiego marszu. Jak to się stało, że on nie dał rady? Taki zdolny, taki oddany wspinaczce. Zaledwie tydzień po wezwaniu Topru Wiesław powrócił do Doliny Pustej z ponownym zamiarem przejścia południowej ściany zamarłej turni i Bolesław Chwaściński stwierdził, że tę próbę 18-latek podjął się z asekuracją psychiczną. Dlaczego użył takiego określenia? Ponieważ choć przez cały czas to on prowadził grupę, to wspinał się z nim wtedy Bronisław Czech oraz Antoni Kenar. Świetni taternicy, którzy tę problematyczną drogę pokonali już kilkakrotnie i w miarę jakichś problemów, które pojawiłyby się ponownie, no to zarówno Bronisław, jak i Antoni mógł spokojnie znaleźć wyjście z tej sytuacji. Choć przejście się wtedy udało i Wiesław spisał się naprawdę bardzo dobrze, to aby pozbyć się z głowy zamarłej turni i udowodnić jej, kto jest lepszy, Stanisławski jeszcze trzykrotnie tamtego lata przeszedł jej południową ścianę. I w tamtym okresie jego rozwój jako taternika następował praktycznie z dnia na dzień. Młody człowiek nabierał nowych umiejętności i doświadczenia, wspinając się bardzo często z różnymi partnerami i w różnej pogodzie. W sierpniu tamtego roku wraz ze swoim partnerem, innym znakomitym młodym taternikiem, 19-letnim Justynem Wojsznisem, dokonał pierwszego przejścia zachodniej ściany Kościelca. W tamtym czasie była to wielka, niepokonana ściana, którą dobrze widzimy idąc z Kasprowego na Świnicę, i dwaj nastolatkowie pokonali tę niełatwą ścianę, która przecież odpierała próby taterników już od wielu lat. I tak naprawdę próbowano ją pokonać jeszcze przed Wielką Wojną i w ciągu zaledwie tych kilkuletnich tygodni w 1928 roku Stanisławski zyskał duże uznanie u starszych kolegów, a swoimi dokonaniami dorównywał wielu obytym już w górach, bardzo doświadczonym wspinaczom z kilkuletnim górskim doświadczeniem. Fakt, że zaledwie 18-letni i 19-letni taternicy jako pierwsi pokonali trudną, niezdobytą wcześniej zachodnią ścianę Kościelca, no to była naprawdę duża sprawa w tamtym czasie i dużo się wtedy mówiło o tym osiągnięciu, ponieważ Kościelec to góra taka ikoniczna, którą bardzo dobrze widać z Orlej Perci, właśnie z Kasprowego, czy z okolic Kasprowego i z drogi na Świnicę, więc było to osiągnięcie, które naprawdę wielu taterników miało wówczas na uwadze i był to duży sukces. Tydzień później zachodnią ścianę Kościelca przeszedł warszawski duet Mogilnicki-Bernadzikiewicz. Tadeusz Bernadzikiewicz, czyli brat Stefana, którego możecie znać z wyprawy na Nanda Devi East,
z 1939 roku, o której już często wspominałem na tym kanale. Rok później drogę na Kościelec, którą nazwano Drogą Stanisławskiego, powtórzyć chciał inny wybitny taternik, 38-letni Mieczysław Świerz. I niektórzy uważają, że powoli dobijający do 40 Świerz próbował tym samym udowodnić, że mimo już takiego dojrzałego wieku, wciąż znajduje się on w takiej ścisłej czołówce, jeśli chodzi o taterników. I niestety zdarzył się wtedy wypadek. Na skutek obrywu skalnego i pęknięcia liny doszło do upadku i śmierci znanego taternika. Praktycznie na miejscu nie dało się mu pomóc. Wróćmy jednak do dalszej kariery Wiesława. Po tym niezwykle udanym sezonie w 1928 roku nadeszło lato 1929 roku, a wraz z nim kolejne wielkie wyzwania. W tamtym okresie uważano, że jedną z najtrudniejszych, niezdobytych tatrzańskich ścian jest północna ściana Żabiego Konia. Według niektórych najtrudniejsza w całych Tatrach. Nie może więc dziwić nikogo fakt, że jeszcze w czerwcu tamtego roku stała się ona celem Stanisławskiego. Wraz z Lidą Skotnicówną, również taterniczką oraz wspomnianym już Bronisławem Czechem, 16 czerwca Wiesław przeszedł północną ścianę Żabiego Konia. Jak ten sukces wpłynął na rozwój taternictwa? Tak podsumował to pisarz i taternik Bolesław Chwaściński. Przejście Stanisławskiego stało się głośne i mimo, że trudności nie okazały się większe od dotychczas pokonywanych, to przejście uznano za przełomowe, będące początkiem nowego etapu w taternictwie, etapu atakowania każdego najbardziej niedostępnego urwiska. O ten sukces zapytałem także Wojciecha Szatkowskiego. W 1929 roku latem Stanisławski w towarzystwie znanego narciarza i olimpijczyka Bronisława Czecha, a także w towarzystwie Lidy Skotnicówny przeszedł północną ścianę Żabiego Konia. To była droga, która dzisiaj jest wyceniana na 5+, 150 metrów, no dość trudne jednak drogi. Na owe czasy to była nadzwyczaj trudna droga, więc to było podniesienie poziomu wspinaczki o kolejny stopień w Tatrach. I Stanisławski sobie na tej drodze bardzo dobrze poradził. Niektórzy z autorów przyznają, że inicjatorem tej drogi był Bronisław Czech. Jak rozmawiałem z Witoldem Paryskim, to właśnie uważał, że to Bronek Czech był autorem pomysłu i sporządził nawet taki odręczny opis tej drogi, który mamy w Muzeum Tatrzańskim. A inni autorzy twierdzą, że to Stanisławski był autorem tego pomysłu wspięcia się północną ścianą Żabiego Konia. No, wszystko jedno, droga została pokonana, no i to było rzeczywiście przejście, jak na owe czasy, bardzo trudne. Po zejściu z Żabiego Konia sprawy osobiste zmusiły Stanisławskiego do wyjazdu do Warszawy. Do Zakopanego ze stolicy powrócił dopiero w sierpniu, a więc już w drugiej połowie lata, i głód wspinaczki był w nim wówczas na tyle wielki, że mężczyzna natychmiast ruszył w góry, dołączyli do niego wówczas Wojsznis oraz Chwaściński i we trójkę pokonali 600-metrową północno-wschodnią ścianę Rumanowego Szczytu. Następnie wraz z Lidą i Antonim Kenarem przeszli niezdobytą 550-metrową północno-zachodnią ścianę Małej Śnieżnej Turni. W tamtym sezonie Stanisławski przeszedł wiele trudnych dróg. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zachodnia ściana Łomnicy czy północna ściana Wołowej Turni. Przy coraz to kolejnych opisach dokonywanych przez zaledwie 20-latka przejść, coraz częściej pojawiała się adnotacja nadzwyczaj trudna droga. I wówczas Wiesław działał z różnymi partnerami, m.in. Antonim Kenarem, Bolesławem Chwaścińskim czy Stefanem Bernadzikiewiczem. Jednak z kim najczęściej wspinał się wówczas Stanisławski? O to zapytałem Wojciecha Szatkowskiego. Najtrudniejsze przejścia ścianowe, które dokonał Stanisławski, wykonywał to z partnerami. To byli ludzie z różnych środowisk, a ponieważ uczęszczał do liceum imienia Lorenza w Warszawie, to właśnie z tego liceum się wywodziła grupa taterników, która z nim chodziła. I tu mamy takie zdjęcie przedstawiające grupę tamtych ludzi. Jest tu Chwaściński, jest Geisztor, jest Stanisławski tutaj, w tej beretce takiej charakterystycznej.
No więc z tego środowiska jego partnerami byli wspomniany już Justyn Wojszmis, Bolesław Kwaściński, Zbigniew Gejsztor. Jego partnerem spinaczkowym, który bardzo lubił Stanisławskiego i vice versa, tak mi się wydaje, był Wiktor Ostrowski. No i Henryk Mogilnicki. To byli ludzie, z którymi się Stanisławski wspinał. Tu z Zakopanego jeszcze do tej grupy dodałbym Pawła Fogla. No i Lida Skotnicówna, która była jego partnerką życiową też, była towarzyszką jego wypraw. Oraz późniejszy znany pedagog i rzeźbiarz Antoni Kenar. Tych partnerów Stanisławski miał na pewno kilkunastu i na wszystkie te wielkie ściany, które na których się wspinał, no to po prostu chodził z tymi partnerami. Jest kilka w literaturze opisanych wspinaczek Stanisławskiego samotnych, w których chodził sam, także letnich i zimowych, ale tego było stosunkowo niedużo. Jednak zasada partnerstwa tu wtedy obowiązywała i stąd taka duża liczba partnerów. Wiesław Stanisławski był jednym z pierwszych taterników, który często wspinał się również z kobietami w Tatrach. I właśnie o Lidę Skotnicówną, czyli jego partnerkę zarówno w górach, jak i w życiu, zapytałem Wojciecha Szatkowskiego. Trudno tak do końca zawyrokować, czy Stanisławski był za wspinaczką kobiet. Chyba tak, bo jego partnerka Lida Skotnicówna no, w jakimś stopniu chyba się rozwinęła pod wpływem Stanisławskiego po przejściu tej północnej ściany Żabiego Konia. Sięgnęła po inne drogi, potem próbowała samemu się wspinać, a także z siostrą Marzeną, no, co niestety się w 1929 roku skończyło tą jesienią, tą tragedią na południowej ścianie zamarły. I tu trzeba powiedzieć, że ta tragedia na kilka lat zahamowała taternictwo kobiece. Wtedy się mówiło, że taternictwo nie jest sportem dla kobiet, bo jest to ciężka fizyczna robota, kobiety nie są aż tak silne jak mężczyźni. Ale Stanisławski chyba tak do tego nie podchodził, bo lubił chodzić z Lidą. I w pewnym okresie swojego życia zabrał Lidę Antoniego Kenara do Doliny Czarnej Jaworowej. Kto tam był, to wie, jakie to piękne miejsce. I tam właśnie wspinali się na małą śnieżną turnię, nową drogą. Więc to było tak, że jednak brał kobiety na te wspinaczki. W momencie, kiedy Lida zginęła, napisał: maleństwo moje nie żyje, z czym się nie mogę pogodzić. Czyli ta strata była dla niego no, czymś bardzo takim trudnym. I wynika z tego tekstu, że Lida była jego partnerką po prostu życiową. No to było dla niego na pewno trudne, do tego stopnia był zaangażowany w związek z Lidą, że się już z żadną kobietą prawdopodobnie nie związał. No, ale też był młodym człowiekiem, on był totalnie nastawiony na wspinanie i on traktował to wspinanie jako coś niesłychanie ważnego w życiu. Trzeba powiedzieć, że dla niego to całym życiem były te Tatry i jakby one wyciągnęły na wierzch wszystkie jego cechy pozytywne charakteru, które były, chociaż znak skorpion to jest dość trudny, ale Stanisławski był świetnym organizatorem górskich wspinaczek, wszystko starannie planował, z czasem bardzo starannie się asekurował, no i ci partnerzy, którzy z nim chodzili, no bardzo go lubili po prostu, uważali, że był takim wspinaczem niemalże doskonałym. A Paweł Fogel napisał w takim krótkim tekście, że ta właśnie szalona grupa taterników lat 20. i 30. miała w nim właśnie, czyli w Stanisławskim, największego swojego przedstawiciela, czyli był liderem, prawda? On się stał liderem tej grupy taterników i ta epoka lat 1928-1933 przez niektórych historyków alpinizmu czy taternictwa nazywane jest epoką Stanisławskiego właśnie. Chyba zasłużenie, no bo on wtedy skompletował najwięcej tych wielkich ścian tatrzańskich. Można wymienić kilka. Ten filar Rumanowego Szczytu, który pokonał. Później zachodnia ściana Łomnicy w roku 1929. Lewą połacią poprowadzona droga, taka logiczna bardzo. I to się odbyło też w atmosferze rywalizacji, do takiej ostrej rywalizacji
z Wincentem Birkenmeierem. Birku był zupełnie zajawiony tak totalnie na tę zachodnią ścianę i Stanisławski się dowiedział, że zespół Birkenmeiera nocuje w chacie Terry'ego i że chce wejść na tę ścianę. W błyskawicznym tempie zmontował swoją ekipę, przeszli do chaty Terry'ego, też z nastawieniem, że będą tę ścianę zdobywać. Czyli spójrzmy na to z tego punktu widzenia czasów współczesnych, że on widział w taternictwie także jakieś źródło rywalizacji. I to takiej ostrej rywalizacji, no bo skoro zespół tam był, no to można było przyjąć, że oni tę ścianę zdobędą. Ale Stanisławski nie odpuścił, poszedł tam z kolegami. Jest to opisane w literaturze, że w nocy, właściwie nad ranem, jeden z członków zespołu Birkenmeiera chciał obudzić partnera i złapał go za nogę, ale okazało się, że to był członek zespołu Stanisławskiego. No i Wiesław szybciej zebrał swoich kolegów, przeszli tę ścianę. No było to trochę jednak nie fair w stosunku do Birkenmeiera, który kilka lat oblegał tę ścianę, robił rysunki, jakieś po prostu, no bo map wtedy też przecież nie było aż tak dokładnie, więc oni sami musieli dochodzić do pewnych rzeczy. No i Birkenmeier potem z Kupczykiem przeszli tą drogą, tą direttissime, prawda, zachodniej ściany, no ale pierwsze przejście zachodniej ściany Łomnicy, tej potężnej ściany, należało do Wiesława Stanisławskiego. Pokonał także ścianę Żółtego Szczytu, trzy nowe drogi na Jaworowym. To też ciekawe, bo jak zrobił te trzy drogi, najtrudniejsze na Jaworowym, no to powiedział, epopeja Jaworowego jest dla mnie skończona, bo on uważał, że te drobne drogi to już szkoda na nie czasu po prostu. On uważał, że te najważniejsze są ważne. Pokonał największą ścianę Tatr, czyli północną ścianę Małego Kierzmarskiego Szczytu, właśnie z Chwaścińskim i z Ostrowskim. No więc to była wspinaczka z noclegiem w ścianie, który to nocleg został opisany przez Stanisławskiego w takim tekście ponad największą otchłanią Tatr. To też taki tekst, kurczę, po prostu niesamowity, taki ociekający taką iluzją, jakimiś takimi fragmentami zupełnie odjechanymi, bo on tam opisuje, że nocując w ścianie tego północnej ścianie Małego Kierzmarskiego Szczytu, on widzi w Dolinie Dzikiej, jak cienie zabitych taterników wspinają się po ścianie. Ta jakby obsesja śmierci i takie zauroczenie tą śmiercią towarzyszyło mu, bo no tak jak już wspomnieliśmy, ta śmierć mu towarzyszyła, no bo zginął jego mistrz, czyli Mieczysław Szczuka na Zamarłej Turnie w 1927 roku. Dwa lata później Lida Skotnicówna z Marzenną giną na południowej ścianie Zamarłej. Potem jego partner wspinaczkowy Zbigniew Gejsztor no, umiera z wycieńczenia podczas zejścia z Żabiego Wyżniego, za co no, oskarżono Wiesława, że to jego była wina, bo nie dochował jednak tej podstawowej zasady w górach, że się nie zostawia partnera. Zostawili Gejsztora, który po prostu był, no niby się dobrze czuł, ale no zmarł, więc to była dosyć głośna wtedy sprawa. Jan Orenburg w Taterniku w 1933 roku, kiedy Stanisławski zginął, dokonał zestawienia jego dróg, pierwszych dróg w Tatrach i wyszło 89 pierwszych wspinaczek letnich i 17 wspinaczek zimowych, czyli w sumie 106 dróg w Tatrach Stanisławski pokonał jako pierwszy. Nie jest to niestety cały dorobek tego człowieka, bo były też przecież ważne powtórzenia, prawda? Drugie przejście, trzecie przejście, jak na przykład na Zamarłej Turni. Z takich zdjęć taternickich Stanisławskiego, tu na przykład wydrukowałem taką fajną fotografię, która odnosi się do takiego pięknego miejsca w Wysokich Tatrach, górne piętro Doliny Białej Wody. To jest Dolina Rówienek. No i tu Stanisławski z przewieszoną przez piersi liną
ogląda sobie jakiś problem tatrzański, a w tle szczytu fajna fotografia, taka nastrojowa. Tutaj mamy fotografię wykonaną w autobusie, który jechał być może do Morskiego Oka ze zbiorów Witolda Henryka Paryskiego z taką rozwianą grzywą, bo autobusy jeździły odkryte, żeby była jasność, z Zakopanego do Morskiego Oka. To około 30 roku. Ta fotografia została wykonana na Jaworowym Rogu. Henryk Mogilnicki fotografował Stanisławskiego wtedy. No widać, jaka była technika, że nie noszono kasków, wtedy oczywiście wiązali się w pasie liną konopną. Do tego haki kute przez kowala, no bo na takie, że tak powiem, profesjonalne nie zawsze było go stać. No więc to dzisiaj to powiedzielibyśmy, że złamane wszystkie zasady, prawda? No a wtedy to tak wyglądało właśnie. Na tym Jaworowym Rogu Mogilnicki sfotografował Wiesława wpatrzonego w dal. Kiedyś to zdjęcie pokazałem takiemu słowackiemu wspinaczowi ekstremalnemu, który wspinał się na Mnichu do filmu Pawła Barabasza. I Jorza powiedział, że ten Stanisławski to musiał być niesamowity facet, bo ma taką twarz po prostu. No więc jakie życie, taka twarz, prawda? Tutaj taka twarz bardzo skoncentrowana i bijąca energią, taka chłodna nawet, bym powiedział. No ale ten chłód on w górach musiał zachować, trzeźwość umysłu. No przy tej intensywności wspinaczki, jaką on uprawiał, bo Wiesław Stanisławski potrafił być w Tatrach w jednym sezonie i 60 więcej dni. No to trzeba było niesamowitej kondycji fizycznej, ale i psychicznej, prawda, żeby być odpornym na ekspozycję, żeby nie popełnić błędu. No. Tutaj mamy zdjęcie Stanisławskiego, który się wspina na kapałkowych turniach w rejonie lodowego. To prawdopodobnie nastąpiło wejście na te turniczki z rejonu Doliny Czarnej Jaworowej. I mamy tu zdjęcie Stanisławskiego, jak się wspina na wariancie kordysa, taki maleńki, taka miniaturka, w takim szerokim szpagacie rozkroku na Jaworowym szczycie. Ono pokazuje, że rzeczywiście no, był rozciągnięty, na pewno był silny, był lekki, ale ze stuprocentową pewnością, czy można by było powiedzieć, że się wspinał lekko i szybko, to trudno to zadeklarować. Jego partnerzy pisali o tym, bo są jakieś wspomnienia zachowane, że tak, no ale nie ma takiego dokładnego opisu. Sam Stanisławski tworzył fantastyczne opisy, na przykład ta wspinaczka na Mały Kierzmarski północną ścianą. Tam był taki moment, kiedy na drodze Taterników rósł kwiatek. Taki zabiedzony tatrzański kwiatek, jak to pisał Stanisławski. No i on wtedy wymyślił, że żeby go nie zdeptać, no bo on był ewidentnie takim najlepszym chwytem, ten kwiatek, skała obok niego, prawda? No to ominęli go wariantem, dużo trudniejszym, prawda? To pokazuje, że no miał fantazję. Ci jego partnerzy byli na tyle dobrzy, że mógł na nich liczyć. No i była to ekipa bardzo nastawiona na takie ekstremalne wspinanie. No bo przy tej intensywności trudnych dróg, no wszystko się mogło zdarzyć, prawda? Ale z czasem dochodziło to doświadczenie i na początku lat 30. już po tym wypadku Geisztora, no to było jeszcze na wiosnę, kiedy Geisztor zginął, Stanisławski pisze o tym Roman Szatkowski w swoim tekście Wiesław Stanisławski 1909-1933, który został opublikowany w 2017 roku, że ta jednak on pisał, że mogę wbić w ścianę 20, 50, 100 haków po to, żeby robić w Tatrach to, co chcę po prostu. Czyli zaczął rozumieć, że to jakby sam impet i jakby ta fantazja nie wystarczy, tylko żeby to przeżyć, żeby się nie zabić, trzeba się starannie asekurować. Pisał też, że ja już tak dawno chodzę po Tatrach i robiłem już rzeczy we wszelkich skalach trudności,
ale nie przestanie być dla mnie ciekawa jakaś najprostsza nawet ścieżka tatrzańska. Czyli też bardzo lubił góry w całości, jako ten świat skalny, ale doliny, zwykłe szlaki też. Robił też bardzo ładne przejścia zimowe, na przykład z Doliny Śnieżnej na Wyżnią Lodową Przełęcz przez Dolinkę Śnieżną. To bardzo piękne wejście, zrobione w dodatku w grudniu, dzień praktycznie po tym, jak wspinaczy przysypała taka mała lawinka pyłowa. No to w grudniu to krótki dzień, prawda? Zdajmy sobie sprawę, że Stanisławski nie miał śpiworów puchowych, nie miał kurtek puchowych, nie miał, że właśnie, czołówek. No więc to nabiera zupełnie innego wymiaru takie przejście. Wejście na Gerlach, też wspinaczka zimowa, kiedy napisał bardzo ładnie, że byliśmy na szczycie targani wichrem, pijani szczęściem, prawda? No naprawdę, patrząc na te dokonania tego człowieka, to można tylko powiedzieć, że był takim naprawdę jednym z najwybitniejszych wspinaczy okresu międzywojennego, na pewno. Dla Wiesława trudność wyzwań była bardzo ważnym czynnikiem podczas doboru pokonywanych dróg. Jego poglądy na temat aktywności górskiej możemy dostrzec w jednym z artykułów, gdzie napisał: musimy się więc zgodzić, że w samej trudności drogi kryje się również wiele piękna i że dlatego te drogi nie tylko wspinacze, ale i taternicy przechodzą. Sam mogę stwierdzić, że już za trzecim wejściem na Liliowe nudziłem się, choć droga obfituje w piękne widoki. Gdy natomiast przechodziłem piąty raz południową ścianę Zamarłej Turni, byłem równie zachwycony jak za pierwszym razem, choć widok jest bardzo ograniczony. Życiu Wiesława towarzyszyły ciągłe sukcesy i nieustanny rozwój, jednak wielu radosnym chwilom towarzyszyły także wielkie osobiste tragedie. Jak już powiedzieliśmy, w 1927 roku na Zamarłej Turni życie stracił jego mentor, Mieczysław Szczuka. Z kolei 2 lata później, podczas pięknej jesieni, na tej samej ścianie zginęły siostry skotnicówne próbujące pokonać tę drogę. Młodsza z sióstr, zaledwie 16-letnia Lida, była bardzo bliska sercu Wiesława Stanisławskiego. I historia tego wypadku również została już opowiedziana na kanale i do niej zostawię także link w opisie pod filmem. Zapewne po tak wielkiej stracie wiele osób zrezygnowałoby ze wspinaczki, jednak nie Wiesław. Już w kolejnym sezonie, w 1930 roku, jego działalność w Tatrach była jeszcze intensywniejsza. Wytyczył m.in. nową drogę na najwyższy szczyt Tatr – Gerlach. Wiesław skrupulatnie opisywał pokonane przez siebie drogi i często notował także swoje przemyślenia na temat rozwoju taternictwa i podejścia do wspinaczki. Jaki obraz człowieka wyłania się z tych pism? Zapytałem o to Wojtka Szatkowskiego. No na pewno, jeżeli chodzi o stronę literacką, bo o niej mówimy trochę, no to trzeba powiedzieć, że aż sobie trudno wyobrazić sytuację, kiedy 20-kilkuletni mężczyzna w sposób tak dojrzały i tak pełny szczegółów, ciekawych szczegółów, zajmujący sposób pisze o górach. Dzięki Wiesławowi Stanisławskiemu jakby polskie środowisko ludzi gór stało się takim miejscem polemik, wymiany poglądów, wymiany opisów. On był takim tyglem, w którym się to wszystko gotowało. Dzięki niemu to się stało. Wcześniej pisano o górach, ale bardzo przywiązywano dużą rolę do estetyzmu, do wrażeń estetycznych. Stanisławski poszedł, jakby odstawił estetyzm na drugie miejsce. Dla niego najważniejsza była skala trudności drogi. I będąc w ścianie, nosił w kieszonce notatnik i w tym notatniku ołówkiem opisywał trudności drogi, żeby mu coś nie umknęło, prawda? Czyli bardzo to poważnie traktował. Jest opis wejścia na Małą Śnieżną Turnię z Doliny Czarnej Jaworowej, kiedy opisuje sam, że robię notatki, czyli jakby to nie wynikało po, tylko w trakcie. W kolibie potem dopisywał to, co mu tam się jeszcze w głowie utrwaliło, ale na bieżąco jakby pisał.
Wielu jego przyjaciół twierdziło, że był bardzo takim sympatycznym człowiekiem w schronisku. Lubił grać w brydża, lubił się śmiać, bawić. Miał żelazny uścisk ręki podobno. No, nie dziwota, po takich wspinaczkach i po takim sezonie to podejrzewam, że był wyżyłowany jak mało kto. Bo 60 dni w górach wspinania i to takiego fest, no to musiało z niego uczynić człowieka absolutnie żelaznego. Ale był wrażliwy, tak jak mówiłem o tym kwiatku na przykład. Podziwiał Tatry w ogóle i szczególe. Lubił podobno też zjazdy narciarskie, ale oczywiście wspinaczka letnia dominowała. Bardzo fajnie pisze o nim Wiktor Ostrowski właśnie, Bolesław Kwaściński, Paweł Fogel, no i inni, którzy się z nim wspinali. To był taki chłopiec z gór po prostu, który mimo młodego wieku był człowiekiem bardzo dojrzałym, pięknym i dodatkowo miał niesamowite osiągnięcia, bo nikt w polskich górach, w tym środowisku, w stosunkowo tak krótkim czasie nie zgromadził tylu wielkich ścian, prawda? To ludziom imponowało. Dlatego no to określenie epoka Stanisławskiego według mnie nie jest przesadzone. To był lider tamtego pokolenia. Dodatkowo trzeba powiedzieć też o drugiej stronie medalu, że jednak to, że się jest takim outsiderem, powoduje jednak konflikty, no bo on znał swoją wartość i w momencie, kiedy go nie wzięto na wyprawę Klubu Wysokogórskiego w Alpy, no i potem ci członkowie tej wyprawy dokonali takich dosyć kilku, no średnio trudnych przejść w tych Alpach, no to Stanisławski trochę ich skrytykował. Krytykował takie ciasne podejście do taternictwa, małe ściany, jakieś takie zapyziałe problemy. On był człowiekiem wielkich gór po prostu. On uważał, że w tych wielkich ścianach się trzeba wspinać. I też miał pojęcie i przeświadczenie, że Tatry się kończą. To znaczy, że jakby przyszłość tego wspinania polskiego i taternictwa leży poza Tatrami. On się widział podobno w rozmowach na Kangchenjunze, na Mount Everestie, na tych wielkich olbrzymach himalajskich. Nie udało mu się tego zrobić, ale jakby to pokazuje jakby rozmach tego człowieka, który był nieprawdopodobny, taki naprawdę, no w dodatku człowiek z Lublina, prawda? To już w ogóle, przecież tam nie ma gór. I to pokazuje, że miłość do gór wcale nie jest wprost proporcjonalna do odległości do tych gór, prawda? Bo przed nim jakby ludzie tych ścian prawie nie widzieli. No. Albo widzieli i nie mieli pomysłu na te góry. A Stanisławski zobaczył te ściany, przemyślał to, przeczytał literaturę, zdobył sprzęt, no i świetnie organizował wyprawy. Stąd to tak dobrze szło po prostu. Rzeczywiście dobrze mu szło. I pojawia się też pytanie, czy Wiesław Stanisławski oprócz tego, że dużo czasu spędzał w górach, to czy również brylował na takich zakopiańskich salonach, czy spędzał wieczory u artystów, aktorów, piosenkarzy, kompozytorów, polityków, których oczywiście wówczas w Zakopanem nie brakowało i mamy mało informacji na ten temat, ale w książce Rafała Malczewskiego znalazłem taką informację, że Wiesław Stanisławski był jedną z osób, która bywała u Karpowicza, gdzie śmietanka towarzyska zbierała się na wesołe imprezy, picie alkoholi oczywiście, ale również grę w brydża. Pomimo młodego wieku i stosunkowo niewielkiego stażu w Tatrach, Wiesław wprowadził do wspinaczki innowacje. Na przykład jako pierwszy w Polsce w 1930 roku posłużył się techniką hakową i spytałem o to Wojtka Szatkowskiego. Na wschodniej ścianie Mnicha użył techniki hakowej, ale też na galerii gankowej. To były zupełnie nowe podejścia, chociaż Włosi Komiczy to już stosował wcześniej, prawda? Ale on się o tym dowiedział i wprowadził na teren Tatr. Przez to na pewno Stanisławski był wizjonerem, na pewno. I wzorem do naśladowania dla ludzi, którzy się w tamtym okresie wspinali, też był. W dziennikach Wiesława często spotkać można wątki śmierci w górach. Tego typu refleksje czasami towarzyszyły mu także podczas jego kariery taternickiej i na przykład wspomnienie poświęcone wejściu na Mały Jaworowy Szczyt Wiesław rozpoczął takimi słowami. Przypominam sobie tych wszystkich, którzy w piękne, słoneczne dni walili się ze ścian i grani.
Nie mgła, nie oślizgłe wodą urwisko strąciło ich w ręce śmierci. Człowiek zawsze umie zwyciężać i zawsze umie przegrywać. Zapytałem Wojtka Szatkowskiego, czy na tej podstawie można przypuszczać, że Stanisławski, wspinając się czasami być może nawet za dużo, bo było to nawet kilkadziesiąt dni w ciągu jednego sezonu, mógł przeczuwać, że i jego może spotkać taki tragiczny koniec. No myślę, że nikt nie chce ginąć w górach, prawda? Nawet wiedząc o tej intensywności, o tym, że wielokrotnie się wystawiał na lawiny kamienne i śnieżne, na jakieś załamania pogody, to szczęście mu sprzyjało w górach i on jakby na pewno nie chciał ginąć w tych górach. Natomiast patrząc na to, co pisał o tych górach, o Tatrach, to mam takie przekonanie, że on przeczuwał, że coś nadchodzi. Jest taki wiersz Stanisławskiego, który został opublikowany w Taterniku, Skała ucieka spod mych stóp. To jest szokujący wiersz, bo on pokazuje, że Stanisławski opisuje taką sytuację, kiedy on ginie na jakiejś ścianie w górach i podchodzi do swojego ciała skrwawionego, które leży pod tym szczytem, jako duch. Podobno dla ludzi z tego pokolenia tamtego, no to był szok, prawda? No bo oczywiście on tego, to był wyraz też jego fantazji, ale jednak wydaje mi się, że on przeczuwał. No bo nieużywanie kasku, te haki, buty, jakie używali w tamtym okresie, no w stosunku do tych dróg, które pokonywali, to był sprzęt no dosyć taki mało zaawansowany, chociaż najlepszy na owe czasy. Więc on przeczuwał, że może nadejść śmierć. I także w tekście w kole złód, to on też pisze, że trzeba się wyrwać z tego koła złód górskich, gdzie na ścianach giną taternicy, no ale jednak przeczuwał to. I ta śmierć nadeszła po prostu w zupełnie takim najmniej spodziewanym momencie. Sezon letni w 1933 roku był ostatnim w życiu Wiesława Stanisławskiego. Jak zawsze spędził go aktywnie w Tatrach. Śmierć towarzysząca temu młodemu, a już wybitnemu taternikowi przez całą karierę w końcu dosięgła także jego. Jak wyglądały ostatnie dni życia Wiesława i dlaczego doszło do tego tragicznego wypadku, wokół którego wciąż pojawia się wiele pytań? Wiemy sporo o tym, co się wydarzyło wtedy w sierpniu 1933 roku, chociażby z tekstu Justyna Wojsznisa z ostatnich dni, który został opublikowany w zbiorze Czarny Szczyt, proza taternicka w okresu międzywojennego pod redakcją profesora Jacka Kolbuszewskiego. I tam wynika z tego opisu, że w pewnym momencie Stanisławski się chwalił, że to już któryś tam problem, który chyba 19, który padł tego roku, czyli oni się już spinali dosyć dobrze, byli rozspinani. Mówię oni, bo nowym partnerem spinaczkowym Wiesława Stanisławskiego był Witold Wojnar. To był człowiek, który wywodził się z majętnej rodziny, był bardzo zaawansowanym sportowcem, dobrze grał w tenisa, był silny. No i on się stał nowym partnerem wspinaczkowym dla Stanisławskiego. Tutaj dochodziło kilka elementów. Przede wszystkim ten układ uczeń-mistrz, czyli no Stanisławski był już wtedy niekwestionowanym przywódcą środowiska i dla Wojnara to była ogromna satysfakcja i pewnie no coś takiego ważnego, że prowadzi go w góry ktoś tak dobry i uczy go fachu. A dla Stanisławskiego, który osiągnął już ten poziom taki swój bardzo wysoki, to było też ważne, no bo miał partnera, który być może, w którym widział jakieś pokłady możliwości wspinaczkowych duże. Ponadto fakt, że Wojnar był majętny, powodował, że nie było problemu z płaceniem za noclegi w schroniskach. No niby prozaiczna sprawa, ale tak naprawdę no to koszty były takich pobytów wielomiesięcznych w Tatrach niemałe, prawda? No więc w pewnym sensie traktował Stanisławski Wojnara jako swojego partnera wspinaczkowego, a także jako swojego klienta. I układ chyba tak wyglądał, że Wojnar też pokrywał jego pobyt w górach. Do tego zespołu w dniu 3 sierpnia 1933 roku, to był czwartek,
dojechał, no, znany wcześniej Stanisławskiemu ze wspinaczek na Kościelcu, Justyn Wojsznis. No i oni się spotkali w Syronisku, były te żelazne ściski rok. Wojnar został przedstawiony, Stanisławski powiedział, zobacz, to jest Witek, on jest bardzo zdolnym wspinaczem. No i generalnie umówili się tak, że następnego dnia wychodzą ze schroniska w Roztoce, przechodzą przez Białkę do Doliny Białej Wody, potem idą ciągiem doliny do Doliny Kaczej, z Doliny Kaczej wejdą ścianą na Kaczy Szczyt, z tego szczytu zejdą na południe i zobaczą, co dalej. Bo też trzeba powiedzieć, że Stanisławski no, był takim człowiekiem niesłaniem, takim głodnym tych gór. Jemu nie wystarczała w ciągu dnia jedna wspinaczka, tylko zdarzały się dni, że miał tych wspinaczek kilka na swoim koncie. I tak też chciał zrobić tego dnia. No i według tego opisu, który mamy u Wojsznisa w tekście, tak się stało, jak zaplanowali. Doszli do Doliny Kaczej. Wojsznis prosił tylko bez gazowania, w sensie biegania, no bo on był jeszcze nie w tak dobrej formie jak Stanisławski z Wojnarem. Bez asekuracji pokonali ścianę Kaczego Szczytu. No i to był kolejny problem zdobyty przez Stanisławskiego. Zeszli potem na południową stronę gór do Doliny Batyżowieckiej. Po drodze były tam różne śmiechy, bo to się poślizgnął Wojsznis, potem się poślizgnął Wojnar na śniegu, ale nic się nie stało, więc doszli do Doliny Batyżowieckiej. Piękna taka pokryta rumoszem skalnym dolina z gerlachem jakby po lewej ręce, prawda, i z tą turniczką Kościółka, która była nunatakiem w tej dolinie, jak była epoka lodowcowa. No i wtedy Wojsznis, który nie czuł się tak dobrze fizycznie jak Stanisławski, wymyślił, że on już wraca do Roztoki przez przełęcz koło Drąga, że on się zawinie już do Polski, a Stanisławski z Wojnarem oczywiście wymyślili, że no, dobrze się ten dzień zaczął, bo to było wcześniej, około południa, pewnie może troszkę po południu, no to odpoczną, a potem wejdą sobie na kościółek, zachodnią ścianą kościółka. No i tak jak postanowili, tak też zrobili, przy czym Stanisławski podobno zgodził się, żeby na tej drodze prowadził Wojnar. Bo ten się aż palił do wspinania, prawda? No bo wiadomo, nauczył się już pod okiem mistrza asekuracji i chciał poprowadzić sam drogę. No i wyobraźmy sobie tę sytuację. Przy zachodniej ścianie kościółka odpoczywają Wojnar ze Stanisławskim, a powolutku, zakos za zakosem, po piargach na przełęcz wchodzi Wojsznis. Wojsznis zapamiętał z tego wyjścia to, że o godzinie 14.55 usłyszał churkot lawiny kamiennej na kościółku. Spojrzał na zegarek, bo to no, chciał, i to była właśnie ta data, ta godzina, 14.55, jedyna godzina, jaką zapamiętał z tego dnia. No ale stwierdził, no poszła lawina, no to poszła, no to poszedł dalej, zszedł do Roztoki przez Kaczą i, no i został w Syronisku i wydawało mu się, że wszystko jest ok, no bo przecież chłopaki mają pieniądze, mają sprzęt, to mogą sobie zostać w tej Dolinie Batyżowieckiej nawet kilka dni. No ale ponieważ nie dochodziły żadne ślady, głosy z ich strony, no to Wojsznis rozpoczął poszukiwania, no i pan Roman Grabowski, kierownik dzierżawca schroniska w Roztoce i ekipa ratowników rozpoczęła poszukiwania, no i niestety w Dolinie Batyżowieckiej znaleziono ciało i Wojnara, i Stanisławskiego, leżące na piargach pod ścianą kościółka. Co tak naprawdę się stało tam, no to pozostaje w sferze domysłów. Pytałem o to znanego eksperta od wypadków górskich, przewodnika IVBV i ratownika Topru, Piotra Konopkę. Pytałem o to Grzegorza Folta, jednego z największych tatrologów teraz. I no, scenariuszy może być kilka.
Adam Śmiałkowski, też z Nowego Targu, świetny wspinacz, który się spinał wielokrotnie na drogach Stanisławskiego, też mi sporo na tym o tym mówił. I wersji może być kilka. No, bardzo dziwna była sytuacja taka, że podobno Stanisławskiego znaleziono, jak przebierał buty, że jeden but wspinaczkowy miał, a jeden miał ten taki podejściowy, prawda, ten taki ciężki. Ze zdjęć, bo są zdjęcia w archiwum Muzeum Tatrzańskiego zabitego Stanisławskiego, który leży tak na wancie skalnej, jakby spał, ja tego nie widzę, natomiast widzę, że siła uderzenia była tak potężna, że zerwało buty. To się zdarza przy takich ciężkich upadkach, prawda, z wysokości. Piotr Konopka z kolei twierdził, że mógł zadziałać syndrom takiego zbytnej pewności siebie. Oni bardzo wysoko wyszli, nie asekurując się. Tego dnia już raz tak zrobili na Kaczyn, prawda, że wychodzili wysoko i byli tak rozspinani, że no po prostu no nie związali się liną. I jak się związali, to być może Wojnar jakiś pokonał drobny błąd i w momencie, jak Stanisławski przebierał te buty, to odpadł i pociągnął go, a ten nie zdążył go, bo był skoncentrowany na tych butach, nie mógł go właściwie zasekurować. Czyli taka nonszalancja, taki błąd po prostu, bo ta ściana wcale nie jest taka łatwa, podobno, tak Grzegorz Folta mi o tym mówił, że ona niby nieduża, bo w stosunku do tych urwisk, które pokonał Stanisławski, to nie była duża ściana, ale ona wcale łatwa nie jest. I to po prostu mogło być tak, że Stanisławski też się czuł zobowiązany puścić Wojnara do przodu, bo ten go prosił, a płacił za te schroniska, za wyżywienie pewnie też i tak dalej. No więc się Stanisławski czuł zobowiązany wobec Witka i go puścił do przodu. I być może te trudności skalne przerosły aktualne możliwości Wojnara, który spanikował być może, albo odpadł, no i pociągnął Wiesława za sobą po prostu i spadli na te półki tam pod tą ścianę kościółka. I znaleziono ich związanych. Według mnie tam jest lina na tych zdjęciach, bo obydwaj są sfotografowani. Wojnar leży tak w kałuży krwi, chyba rozbił głowę, a Wiesiek w ogóle wygląda, jakby spał po prostu, tak wpasowany w taką wantę skalną. No ale niestety nie przeżył tego lotu. Czyli to... W jakim wieku byli? Wiesław Stanisławski miał 24 lata, a Wojnar był młodszy jeszcze, już nie pamiętam, ale był młodszy od Stanisławskiego. No więc to nie jest wiek na umieranie i trzeba powiedzieć, że to była wielka strata dla środowiska, no bo Stanisławski miał przed sobą jeszcze lata kariery tatrzańskiej, alpejskiej pewnie i być może gdyby się wszystko poszczęściło, wziąłby udział na przykład w jakiejś narodowej wyprawie w Himalaje albo w inne wysokie góry. Bo tak jak mówimy, no nieprawdopodobny talent, dobra organizacja, logistyka i tak dalej, jeżeli chodzi o góry, staranne planowanie, bardzo zwraca uwagę na szczegóły tych wspinaczek, czyli właściwą asekurację, no ale tu akurat chyba nie. Albo ta lawina, mogło też być tak, że to, co usłyszał Wojszmis, jak podchodził na przełęcz, ten hurkot lawiny, to była lawina, która być może jednego trafiła i ściągnęła go ze stanowiska i pociągnął za sobą drugiego. Oni nie zawsze bili haki, jak się wspinali ze sobą. Pamiętajmy o tym. Oni się wspinali na lotnej asekuracji często. Dopiero w bardzo trudnych miejscach Stanisławski miał w zwyczaju bicie haków. A w dodatku nie prowadził, więc być może to był błąd, że zawierzył tak Wojnarowi w takim trudnym miejscu jednak. Bo co z tego, że ściana mała, jak trudna jednak, prawda? Tych hipotez może być dużo. W każdym razie ratownicy polscy nie ściągnęli z Włoch, tylko czechosłowaccy. Zwłoki Witka Wojnara pojechały do Cieszyna, a Stanisławski został pochowany na cmentarzu na Powązkach w Warszawie. W 1933 roku wydano numer Taternika, który w pewnej części był poświęcony jego dorobkowi, z fotografiami, no jako taki hołd pokolenia ówczesnych wspinaczy, którzy chcieli oczywiście go godnie pożegnać. No i tam znalazły się jego teksty o nim. Naprawdę, była to, dla mnie to jest absolutnie jedna
najważniejszych postaci górskich, jakie znam, Wiesław Stanisławski. Jeszcze patrząc na ten jego młody wiek, aż trudno sobie wyobrazić, że był tak dobrze rozwiniętym młodym człowiekiem. W sensie wspinania, pisania o górach i organizowania tego wszystkiego. Jakby to było totalnie życie skierowane na Tatry. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Warszawie, natomiast dla środowiska to był straszny cios, no bo to jak lider odchodzi, no to powstaje pustka. Tym bardziej, że w tym samym roku, przecież w kwietniu, na Galerii Gankowej zginął, zamarł właściwie, Wincenty Birkenmeier. Czyli w krótkim czasie dwóch ekstremalnie dobrych wspinaczy zginęło w Tatrach. To na pewno troszkę zahamowało ten impet środowiska polskiego, ale nie do końca, no bo pojawili się nowi. Stanisław Motyka, Wawrzyniec Żuławski, Tadeusz Pawłowski, no i ci, którzy przeżyli, czyli Wiktor Ostrowski, Bolesław Chwaściński, Henryk Mogilnicki i inni, kontynuowali to dzieło, które Stanisławski jakby wymyślił, a też inni, bo przecież w 1939 roku miała miejsce pierwsza polska wyprawa narodowa w Himalaje, a przecież tak jak mówiliśmy, Stanisławski uważał, że przyszłość taternictwa polskiego i alpinizmu leży w górach wysokich, czyli się spełniło jego marzenie. On był takim jakby pionierem myśli w ogóle o wyprawach himalajskich. Wcześniej ludzie dosyć ciasno podejmowali taternictwo i lękali się tych ścian. I to było takie wyzwolenie po prostu, bym to tak nazwał. Po śmierci Stanisławskiego tak opisał go znany taternik i jego partner w wielu tatrzańskich wspinaczek, Wiktor Ostrowski. Był wśród nas jednym z najmłodszych, miał zaledwie 24 lata. Zajmował miejsce wyjątkowe. Był swego rodzaju autorytetem i gwiazdą pierwszej wielkości. Pamięć jego wśród nas będzie się zawsze łączyła z obrazem kolosalnej energii i wprost wyjątkowego zasobu sił życiowych. Kochał góry w słonecznej pogodzie i w kurniawie zimowej. Kochał chropawy, twardy granit i ciężką, żmudną robotę w lodzie. Kochał szalony pęd zjazdów narciarskich i długie wieczory w schroniskach, gdzie opowiadaniami pełnymi humoru i dowcipu potrafił nas bawić do późnej nocy. Równo 90 lat temu Polska straciła jednego z najwybitniejszych wspinaczy. Gdyby nie wypadek z 4 sierpnia 1933 roku, Wiesław Stanisławski byłby człowiekiem, który niewątpliwie mógł dokonać wielkich sukcesów zarówno w Tatrach, Alpach, a także w Himalajach, o których marzył. W 1931 roku miała miejsce pierwsza polska wyprawa w Alpy i niestety Wiesław nie wziął w niej udziału, prawdopodobnie ze względów finansowych. Swoje krótkie życie całkowicie poświęcił największej pasji, czyli górom. Na koniec chciałbym przeczytać wam taki krótki, lecz bardzo poruszający wiersz Wiesława Stanisławskiego, w którym ten opisuje swoją śmierć w górach. Skała ucieka spod mych stóp, lecz nie wzywałem pomocy, alem tu dzisiaj przyszedł w nocy, gdzie leży mój skrwawiony trup. Tyś świadkiem mym, nie płakałem, nie całowałem martwych warg, ani mnie tulił swoich bark. Krwi swej do ręki nie brałem, alem wszedł w zerwy twoich skał i wydostałem się na szczyt. Tam stałem długo, szczęścia syt. Wiatr mnie po ranku w wieczność zwiał. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, przesłanie tego odcinka do znajomych, którzy interesują się tą tematyką. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że te dywagacje, które tutaj snuliśmy na temat przyczyn śmierci Wiesława Stanisławskiego, no to są oparte jedynie na jakichś takich przypuszczeniach, bo tak naprawdę nie wiemy, co wydarzyło się wtedy i dlaczego Wiesław Stanisławski odpadł od ściany i zginął wraz ze swoim partnerem. Dość mało prawdopodobne jest to, że tak doświadczony taternik mógł wiązać buty, gdy jego partner już zaczął się wspinać i zapomniał on o asekuracji, więc ta przyczyna śmierci do końca nie jest jasna po dziś dzień. Chciałbym wam powiedzieć, że Słowacy
Chciałbym wam jeszcze powiedzieć o filmie, który stworzyli Słowacy i właśnie on jest poświęcony Wiesławowi Stanisławskiemu. Film ma tytuł Żyć prewasen, czyli Żyj z pasją, chyba tak się to tłumaczy. I jego twórcą jest reżyser Paweł Barabasz, a Wojciech Szatkowski był również konsultantem podczas tego filmu. Także jeśli będziecie mieć możliwość zobaczenia, to polecam wam zobaczyć ten film. Jeśli chodzi o źródła, z których korzystałem, to wszystkie zostawię w opisie pod filmem, tak jak to również linki do materiałów zarówno o siostrach Skotnicównach, jak i o Mieczysławie Szczuce. Zostawię te linki w opisie pod filmem. Dziękuję wam bardzo za dotrwanie do końca, bo wiem, że ten odcinek nie jest krótki, już pewnie ma ponad godzinę, ale po prostu zależało mi na tym, żeby opowiedzieć jak najobszerniej o Stanisławskim, bo jest to no, niesamowita postać. Więc nie przedłużam już, widzimy się na szlaku i w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!